ja się stresuję, nie powiem. To jest najbardziej angażująca moja publikacja w życiu na YouTubie. Dobra, ja pier... Zaraz start, ja pier... To dla mnie duża, duża dawka emocji w ogóle, nie? Bardzo emocjonalny dla mnie jest ten film. Znowu się upłakałem. Stała światłość. Dobry, witam. Pierwsze jazda umówione, uwaga, na 4 grudzień. 4 grudzień. Włosy muszę... Ja wyglądam jak lesbijka aktualnie w tych włosach, no. Pan się... Ulu, k***a. Jaka animacja dziwna. Denis.labryga, patrzcie na to. K***a mać. Nie mogę, nie. Charakterniak. To satyra. No stary, a czy twój stary satyryczny by się na przykład zestrał na talerz? W ogóle mam pluszaka, z którym śpię. Gadek taki. Kęcina. Czy dobrze czujesz w życiu, jakby ktoś ci zatoki zatkał kutasem? Tak mam rano. Rano tak mam. Proszę bardzo. Piękna polska inicjatywa Dnia Niepodległości. Ty, a ja mu się kolonii dałbym biały i czerwony, najpierw dał. Najpierw dałbym biały, potem dałbym czerwony. Dobra, jest giera. Giera. Trochę jeszcze takie, red, takie wiesz, nie ma jeszcze gamers glue na nich i tak dalej, ale jest okej. Okay. Spod killa. O kurwa! Normalnie to kupiłem? Co kurwa? Ja p***le. Ej, musiała się w patchu zmienić pozycję itemów. Przysięgał k***a, do running, muscle memory zadziałało, do running musiał być tutaj. Zmienili pozycję itemów. Mastera G mają w enemy, witamy pana Mastera G. Ostatnio tak myślałem tak, ja p***le. To jest taki ludzik w ogóle, nie? No, 15 premiera. Kurwa, moim marzeniem jest zobaczenie twojego runa na streamerze. Ale już grałem na streamerze. Moim marzeniem przychodzi zrobienie streama z Natsu, no i co? Bym zaprosił tutaj, byśmy grali w LoL, byśmy rozmawiali, mówił tak. No, siema tutaj, siemanko, dzisiaj z Natalią gramy, cześć Natalia. Dobrze, tak, cześć. I tu wychodził ten pies, ten pudel, bym mówił tak, siemanko, jestem pudel. Ale kurwa, że chciałem zrobić stream z Natsu, nie znaczy, że Oliwka sub, Kumalski. Ja pierdolę. Ale na nią nasrałem, nie? Fajny, Axolotl taki, nie? To jest Axolotl, Frosty. O, ale ten Kuma wjechał, nie? First game of the day. Co przypada taka gierka? No dzisiaj przypada pewnie to, że w 5 następnych, no ja wiem. To było mocne, nie? Dzwonię po straż. Na bardziej to mam rozpierdolone. Miskę przyszykowali z wodą i wkładają do miski, nie? 360 osób połóg. Ale przynajmniej było sporo widzów, więc transmisja udała się mikropiromanowi. Aleksander Randombrus Kardaś ze streamem przedłużanym ma średnią 2000 widzów. Gra sobie challenge'ik w Lola, który obserwuje na serio dużo osób i jego liczby są zadziwiające. Ale mi się wydaje, że właśnie 2 lata temu Brus miał więcej widzów, czy tam 3-4, więcej widzów było na challenge'u. O, widzisz? O, dobrze. Dobrze mówiłem, bo tu była średnia 2,8, spikowało do 5 nawet, tutaj nawet nie jest close. Fajny? Spiro. A ty lubisz Pokemony? Tarmania! Tomlinord! Ty lubisz Pokemony bardzo? Blastoise! Dinosaur! Bulbasaur! Pika! Ale dobra. Zły dealer? Harry, o co chodzi? Czemu zły dealer? Kazik Nerf, pan opinia? Ja nie wiem, kto ty patrzy, ja widziałem to. Tam jakiś buf na Mastera G, akurat mi wyświetliło się, jak srałem. A, zerknę sobie, bo nie sprawdzam, nie? I mówię tak, kto to wymyśla? I jest tak, tutaj jakiś w ogóle Ramus losowo wjeżdża. Master G dostaje atak speeda na 11 i na 16. Nie wiem. Nie wiem, szywanie rezisty zabierają. Ja nie rozumiem, co tu się stało, nie? Ale patrz na to, tego Smoldera, o co tu chodzi? Albo na tą rel, o co tu chodzi? No dobra, mój sekret, walił mnie jeden facet w tyłek. Jeszcze nigdy nie przyznałem się do tego na Twitchu. O czym wypowiedział się nawet doktor do spraw brusowych Bartosz Szachista-Rudecki. Pasuj, to samo robi Random Brus, no on nie potrafi zrobić czegoś takiego jak poprawa wizerunku, bo zaraz tutaj pokaże dupę, a tu powie, że walił się w czoko z jakimś typem, no i już nikt nie wie. Ale co... serio walił się w czekoladę? O k***a, czemu do mnie to nie dotarło? Serio walił się w czekoladę? O ch***a.
Z życzenia dla pana Janowicza. Panie Janowiczu, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, sukcesów w Call of Duty. Żeby Egipcjanie klękali przed panem. Samych sukcesów na w karierze streamerskiej. Przede wszystkim dużo zdrówka, panie Janowicz. Dużo zdrówka. Życzę panu ja, oddany fan Artur Rybson Gębicz. Pozdrawiam. Oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Jest dzisiaj mega freak, no cieszę się, że mamy na przykład zajebisty film o 15, nie? I to mojej produkcji. Ale jest rozkwinka taka. Napisał do mnie wczoraj Lewus. Zapytał się, czy myślę, że Nerwary odpali przedstawienie z nim o 15 na oglądanie? I czy wrzuci od razu odcinek... woda z odcinka. Jak do mnie człowieku ludzie piszą, do mnie piszą lolowcy, czy na przykład... czy mogą wstawić jakiś film, w ogóle nawet niezwiązany z tym filmem, nie? W sensie trochę, na przykład nie wiem, że analiza gry na przykład. Czy mogę wstawić analizę waszej gry o 15, bo wiem, że macie mieć ten film. Ja mówię tak. Kurwa, no pewnie, że tak. Co to za gad? Kim ja jestem? Mogę zdecydować w takich rzeczach. Stawaj, kurwa. Ale mówię tak, fajnie, no szacunek za pytanie, ale tak jakby zająłem do gadania, nie? Fajna jest ta wersja, jak tak, ten tłum tak śpiewa, ten chór taki cały. Boże, mam 4 grudnia mam jazdy, nie? Startuję spod Silesii. Pierwsza mam jednak ze szkoły jazdy. Pewnie pojedzie na jakiś plac, a będą mi jajca, kurwa. A będą mi jajca, kurwa. Powodzenia pierwszej jazdy w śniegu. No a mi wszyscy mówią, że właśnie zajebiście się uczyć jeździć w śniegu, bo są trudne warunki. I że lepiej się uczyć tak niż w lato. I że potem łatwiej się zdaje, bo jest śnieg. I że wtedy tam na przykład można p***ć w pachołek. Ja to mam wyjebane, ja to mogę nadzwać 100 razy prawo jazdy, to tak w dupie. Bo ja nie jadę po to, żeby coś udowodnić, tylko żeby się nauczyć. Pomocy? Hilf gemachen, kurwa? Helperen? Kurwa! Holy shit! Ole jej, ole jedno! Znaczy mnie przeraża tylko jedna rzecz, nie? W Katowicach. I to jest kurwa ten wyjazd z galerii, nie? Ty się przejeżdżasz dołem i tam się dzieją dziwne rzeczy jakieś, nie? Czemu jest tyle Tusków na Twitterze? No właśnie zastanawiałem się nad tym. Co się stało, że obudziłem się rano i nagle wszędzie widzę Tuska, nie? Nie mam serio, nie mam bladego pojęcia. Jakiś po prostu ktoś źle wajchę przestawił pędy czasowej, bo to jest niemożliwe. Że ja wstaję i wszędzie widzę Tuska. Ja sam flemię Loelo gracz, więc nie mam prawa się podać na ten random brucar, że wyzywa Loelo. W sensie mnie w to, oni się nie słuchają, nie? Już nie w to, jak ktoś coś źle zagra, nie? Tylko po prostu mnie denerwuje to, jak ktoś się nie słucha, mnie to denerwuje. Wczoraj była jakaś debata u X-Tentaciona, nie? I ja nie nie wiedział, o co chodzi. Ale ja jestem taki, że ten Olek śmieszny jest, nie? Wiem, że to nie takie głupotki, on w to wierzy pewnie, ty proszę, nie, jedzie z nim Olek od trzeciego. Stary. A u ten siedzieli tacy dziwni ludzie. Bo niektórzy pisali silno, to wiadomo, że tam dla jaju, albo specjalnie, no nam. Ale niektórzy pisali człowieku znaki zapytania, jak ja pisałem, że nie wiem, leci z nim Olek, jedzie z nim, albo ciśni te kurwa. I tak dalej, oni pisali znaki zapytania, nie? Oni, nie wiem, albo mają 40 lat, albo są jacyś, nie wiem. Suchara też był jakiś dobry wykręt. Jakiś ziomek mnie zaczął wyzywać, tak spam, po prostu spamować i wyzywać mnie i Oliwie, nie? Ja sprawdzam go na Twitchu i ten ziomek mnie zablokował, nie? Był widzem, zablokował mnie i się spłakał o to, że to bana od Felkowskiego. I stał się hejterem, kurwa. Serio, to jest dla mnie pojęte. I zaczął mi pisać, że mnie boli, jak ja nie go zbanowałem. I jak się dowiedział, kurwa, że to nie ja go zbanowałem, to już nic nie pisał. Taka cipcia, taka cipcia. Bo to Felkowski go zbanował. A on chce to mieć, że ja siedzę na innych czatach i banuję jak mamon. A jak wysłałem sobie na to, że Felkowski zbanował od tamtą ryj. I nic nie napisał, kurwa, do tego momentu do mnie. Nic tu nie mogę zrobić, kurwa. To spoilery są, kurwa. Nie. Oki zdradza i disuje swoją dziewczynę? Co? Pojawiła się na jednym ze streamów Nitrozyniaka, który to zasugerował, żeby wstrzymać się z zakupem pay-per-view na galę z numerem 20. O kurwa, o kurwa, jestem na odcinku Gimpera. O Boże, nie ma, nie odbiera Agata. Content frizowej ekipy nie odbiega znacząco od tego, Jezu, i ta kartoni, co możemy zazwyczaj zobaczyć na ich odcinkach, natomiast zainteresowanie internautów wywołał specjalnie jeden fragment z reakcją dżęziaków na nieprzyjemne komentarze, które pojawiły się w kierunku Faustyny. Ej, wiecie co? Nieładnie pisać, że ktoś jest gruby, wiecie? Nie wspieramy czegoś takiego jak hejt i bardzo nie lubimy nie chcemy, by nasi widzowie hejtowali czy nas, czy jakichś, nie wiem, swoich rówieśników. O nie, hejterze, wypieprzaj z Lego Live'a! Ban na koncertach, ja? W ogóle takie konta to powinny być banowane. I nawet ostatnio dostałem powiadomienie, że jedno konto takie hardkorowe, które nas bardzo obrażało, zostało zbanowane i bardzo dobrze. Pani, jakby ja się tym totalnie nie przejęłam. No i ktoś by powiedział, dobra. No, serio? I to jest to, że nie radzi sobie z hejtem?
To tyle? No dobra, okej. I guess. Nie no, pokazali jakby publicę na live'ie. No po prostu wiedzą, że mam młodą publikę. Zareagowali na jakiś tam komentarz, powiedzieli jakby, że nie wspierają czegoś takiego, żeby potem żeby rówieśników nie wzywali w taki sam sposób. Spiętnowali zachowanie, jakie to jest? I pozwoliłem sobie zajrzeć na to, jak wyglądał czat podczas ich transmisji. I tak szczerze, no przez zdecydowaną większość czasu był całkiem miły i sympatyczny. Może więc dziwić taka nadmierna reakcja na jakieś pewnie Co? Kilka nieprzyjemnych komentarzy. Oczywiście z obowiązkowym dodaniem na końcu, że ej, jak coś to nas to nie rusza i w ogóle. Jakby ja się tym totalnie nie przejęłam. Natomiast co ciekawe, prawie milion wyświetleń na Twitterze zebrała dyskusja na temat tego, czy aby na pewno członkowie ekipy Gen Z na tym nagraniu nie są pod wpływem substancji psychoaktywnych. Zbyt wielu poznałam, żeby myśleć, że oni są trzeźwi, pisze jedna z użytkowniczek, precyzując, co ma na myśli. Oczy, nagłe ruchy, przedłużanie słów, mówienie niewyraźnie, seplenienie, zaciąganie, wyginanie twarzy, mielenie szczęką, mruganie nieregularne, zaciskanie zębów, mówienie przez zęby, randomowe słowa, wzrok bez cienia IQ. I ktoś powie, no słusznie, dobrze zauważyła, ewidentnie na furani, a ja powiem, że chyba tak po prostu brzmią i wyglądają osoby, które realizują content dla bardzo młodych odbiorców. Jak chcecie popatrzeć na jeszcze bardziej hardkorowy przykład, to polecam szoty z Jelly Frucikiem i tym, jak on się wypowiada. Poczekajcie, żebym nie wyszedł na debila znowu. 5 i ile to jest 5 plus 5, tak? 105. Dobrze? Boże, proszę, ja nie chcę wyjść znowu na debila, bo potem mnie ludzie wyzywają non-stop. Ja myślałem, że ten Jelly Frucik to jest totalna satyra, nie? Teraz już sam nie wiem. Szczerze, ja nie wiem, nie mam pojęcia. Byłem przekonany, że na początku, jak Oliwia mi to pokazała, parę shotów, to byłem wręcz pewny, że to jest jakaś satyra. Na dzień dzisiejszy nie mam bladego pojęcia jak coś. To jest satyra, no dobra, w niektórych momentach na pewno, nie? Tak oczywista. Ale tak ogólnie, i może robi satyrę, że tak dlatego, że sam się zgubił. No, może tak być. Ale piosenka Jelly Fruita, sobie puszczę. Hejka kochani, lecimy z tym batem. Nie jesteś sama, dzisiaj tylko tak baw się mamy luz. Nie jesteś sama i cała sala krzyczy Jelly Fruit. Dobra, mamy zielony dolar na filmie. Trochę się stresuję, nie powiem. To jest najbardziej angażująca moja publikacja w życiu na YouTubie. Nie chodzi mi o wyświetlenia, że jakieś wyświetlenia będą niskie, tylko po prostu o realizację. Jest raz YouTube'a miesięcznie 14 tysięcy. Na kogo jak nie moja? No Syzyfa niby, nie? Ale wiadomo o co chodzi. No i to tylko jeden kanał, bo jeszcze jest Rybson Reakcje. Rybson Reakcje 2000 daje. Cieszę, bo to jakby to, bo wcześniej dopłacałem do YouTube'a, bo miałem tu inną umowę, a teraz to jakby wszystko się samo zwraca i do tego to jakby zarabia, nie? Więc to cieszę się. Nie, ja umowę o pracę, nie, umowę zlecenie mam. Na umowie o pracę mam Tomka. A może nie? A też umowę zlecenie? Nieprawda? No to nieprawda, sorry. Chłopca nieco podpisał. No tak, tak. Jak ty mogłeś 3 minuty przewalczyć z Olejnikiem? To jest taki leż. On przyszedł do WCA, co nie? Słuchaj, on przyszedł do WCA i szukał sparring partnera i ja walnę z nim sparring. I dostał do 15 sekund. I jak ty dojeżdżacie, to co ty, chłopie, gadasz, jak ja nigdy w WCA nie byłem? Ej, mi się wydaje, że Olejnik jest niesamowity, nie? Mi się wydaje, że był i dostał. Jakbym miał bardziej wierzyć temu Wronkowi, znaczy temu Gawronkowi niż Olejnikowi, nie? To ktoś mi się włamał. Co ty, chłopie, gadasz do mnie w ogóle? Ja nigdy, chłopie, w WCA nie byłem, nigdy nie walczyłem z tobą i ja nawet nie wiem, ale poprawia te włoski. Temacie tego Olejnika to nie tylko medialnie działa we freakach, ponieważ premierem miał wczoraj jego kanał podcastowy, który prowadzi o, z partnerką. Trzeci... O co? Olejnik podcast, pierdolisz, nie ma coś takiego. Tomek Olejnik, Olejnik ma swój podcast! Ja pierdolę, nie mogę! Crowley. Ja na niego mówię clown, po prostu. To jest ciekawe. Ej, to będzie mocny f***! Zobaczyłam ostatnio kilka jego filmików. Jakby, to jest może głupota, ale takie, ma to coś w sobie, takie jest to śmieszne. O kurwa! To będzie mocne! O kurwa! Serio, mi się Losia w ogóle nie podoba, nie wiem, jakoś tak dla ciebie Bambi, dla innych misia. Zawsze i daje w lewo. A ty to double match. Rank zielonych dyndałów Leosia versus Natsu. Natsu za większości versus za większości Leosia. Brrrra! Pa, pa! Robi jak gangster, mógłby stać raperem? Skrrr! Zawsze ich daję w lewo. A ty to double match. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale po długiej przerwie. Z tej strony Tomek Lejnik i... Hejka i Natalia Naderalla. O kurwa! Nie wiedziałem, że to będzie takie mocne! Ona pracuje w szkole i co robi? 279 zł zamiast 4800. Właśnie trwa live, a co na nim robimy? Największy wybuch na polskim TikToku! Właśnie te matosy lądują było butelki, także klikaj w live'a i wchodź nas zobaczyć! Ale filtrów jest tutaj co chyba? Jest dużo teorii spiskowych na temat tego delikwenta, który po prostu
Podobno robi to wszystko specjalnie, by siać dezinformację po prostu. Nawet z drugiej strony, co takiego specjalnie robi? Ja uważam, że ma fajny content. No właśnie, tak sobie wyobrażałem konsumentów takiego contentu, to fakt akurat. Ja pierdolę. Jakby, to jest może głupot, ale takie, ma to coś w sobie, takie jest to śmieszne. Ja uważam, że... 15 minut odcinka i Olejnik w ciągu 15 minut nazwał kogoś niezbyt mądrym. To jest tak zajebiste. A jak ten Crowley ma na tym? To jak się pisze Crowley? Crowley, bo on ma to pisane Crowley, nie? Crowley, a nie jak się pisze Crowley? No właśnie, tak myślałem. A tu szkodliwa działalność Crowley. No, nie, szczerze mówiąc, nie dziwi mnie to. O kurwa, 277 milionów. No to troszkę są shortsy, nie? To muszą być shortsy wszystko. No, to są shortsy. Ile on z tego może mieć, ile on z tego może ciągnąć lewus? Z kilkanaście? Tysięcy dolarów? Czy już w kilkadziesiąt chyba, co? Naście? Znaczy, no, on ma, pamiętajcie, że jego nie oglądają Polacy, nie? Jego oglądają z zagranicy raczej ludzie. Zagrania, że tak 500 tysięcy za milion. O, to patrzcie, jak on dostaje 500? Załóżmy, że dostaje 500 zł, nie? 500 razy 277. Z samego AdSense'a. Czy chciałbyś stworzyć śląskie duo z Rypsonem? Moglibyście robić IRL-e ze śląskich atrakcji gotować? Ja tam jestem otwarty na takie. Rypson wiem, że tutaj jest, można powiedzieć, sąsiadem, mieszka niedaleko. Wiem, że też miał zapędy do wychodzenia z domu. Jest to niebezpieczne trochę dla niego, no bo jak człowiek gra całe życie w domu, to może być to niebezpieczne, jak się wyjdzie. Ale jakby co, na mieście, jakie piwo? Ej, z Bonkolem na piwo? Bardzo chętnie bym wyszedł, mam do niego dużo pytań. Ile lat ma Bonkol? Ej, To było bardzo niebezpieczne, jak coś to przytrwa na live. Przepraszam. Zapomniałem, to było bardzo niebezpieczne. Ja tak, zapomniałem, nie ma tego. Zapomniałem. Ja bym mógł, pewnie, można kiedyś się umówić, ale to na razie nie. To jest jedyny taki w ogóle format, że pokazujemy wam ekran, co my oglądamy i do tego macie naszą twarz. Ja jedyny w polskim internecie. Na wstępie powiemy wam, że to jest Trafatus, kto nie wie, jest to znany bardzo influencer, pato influencer. Chyba botox z mózgiem sobie pozamieniała. Chyba musisz udać się do lekarza, kropka. Ile komentarzy? Daj koma, tak Artur Gębisz tam, czekaj. Mocno dopierdolony content. Natalia, zobacz sobie na PV, to ci uzasadnię. Zaraz sobie zobaczę, na spokojnie. Ale mogłabyś teraz, proszę! No już patrzę, o wysyłałeś mi... No to, a przecież czemu wysyłasz linka do swojego streama, jak ja przecież tu jestem i oglądam? A, to nie wiedziałem, przypomniło mi się. Nie, na spokojnie, ja zawsze oglądam. Ej, ja na Narodowym miał walczyć Mike Tyson z Adamkiem w main evencie. Ej, szczerze, to byłby spoko main event, co? Na Narodowy. Jakie młodzież słowo roku? Asbest, Aura, Brainrot, Bambik, Brat, czemu? Cringe, Delulu, Fin, Glamour, Goat, oj, Baka, Oporowo, Riz, Rizler, Riz, Sigma, Squiddy, Slay, Womp, Yapping. A nie Rizler? Oj, Baka, to jest to? Czemu to jest słowo roku? O kogoś? Womp, że ktoś płacze, a Yapping nie mam pojęcia. Nie znam tylko Asbest i Yapping. Ale słuchajcie, jakie jaja, nie? Dzisiaj dzwonił tutaj mój ojciec do mojej mamy, pierdolił, coś gadał, że jakimś, bo gdzieś widział live'a na Wszystkich Świętych, jak piłem Red Bulla, nie? Setunię dziś widział, nie? Że pokazuje butelkę, że coś, nie? Ja mówię, kurde, ty stary, nie? Masz coś, kurde, z głową chyba. Dobra, ja pierdolę. Zaraz start, ja pierdolę, mogę to wiedzieć. Tylko mówią, nie? Tylko to jest Konopski, chłopie. Jak coś ci się nie podoba, to wyjdź. Da, jest. Niech liga będzie znów wielka. Wyłączam kamerę. Chcę to poczuć, nie? Chcę poczuć ten moment. Double kill dla Izraela! I Sera teraz od Jupana! Znaczy Jinx. O nie! Co zrobił Blorzor? Upada! Ważny jest opis, opis jest ważny. Uprzejmie prosimy o niewrzucanie reakcji na dokument przez pierwsze 3 dni po publikacji. Dziękujemy za wyrozumiałość. Montaż Kacper Lolo, miniaturka Kejoj. Nie było voice-comów, bo one były takiej jakości typu... I mimo tak by próby tam coś działania z dźwiękiem, to i tak to nie było jakieś sensowne. Więc jakby były tam, gdzie mogły być, bo my się nie słyszeliśmy za dobrze. Tak, to jest mój film, w sensie mój. Syzyf go robił, ale to jest moje dziecko, nie? Trochę. Także dziękuję za oglądanie, za kibicowanie. No co?
końcówka jest. Nic tak nie. Nie mogę to jakby zdradzić jeszcze do końca, ale no. Cyzy zrobił mi dziecko. Lepsi, jesteśmy lepsi. Frigo, nie możesz tak chować, bo ale to nie wiemy, że gramy mikro. Gramy mikro. O, to telefon, no to tak, ale a z telefonem chodzi o to, że... No jest czekolad znowu. Bo o z tym telefonem chodzi o to, że on... Frigo tak jakby szuka drużyny, szukał. I kurwa, on był pod stałym łączem i odpił trochę srakę z mojej, z perspektywy trochę starszego kolegi. Odpił mocno srakę, jeżeli chodzi o nie że negocjacje, tylko powiedzmy rozmowę z drużyną. Mega taki, mega srakę komunikacyjną i musiał to fiksować cały czas. Dlatego był pod telefonem. I dlatego odkładał, dlatego kazałem mu odłożyć ten telefon, żeby go po prostu odłożył. Bardzo, bardzo pomógł, bardzo pominął czekolad. Nie wiem, czy gdzieś były napisy, może to minąłem, ale czekolad bardzo pomógł. Więc jestem mu za to wdzięczny, nie? Czekolad coś tam w LoLu, no wygrał MMA Masters, był w Lecu. A dużo Frigo, no to Frigo po prostu giga srakę komunikacyjną z drużynami i przez to musiał być cały czas pod telefonem i coś tam w dużym skrócie. A fajny box deal, fajne, fajne? No mi się wydaje, że i teraz prze tak. Po filmie możesz jutro zagadać do Janka o tego league partnera. Tak to się robi. Mówiłem, dopiero po filmie. Czemu nie można wstać relax przez 3 dni? Żeby farić views na YouTubie. No nie, bo teraz league partner ma coś takiego, że 2-4 na dobę cały czas sprawdza twoje zgłoszenie jakiś ziomek z Ameryki. I teraz słuchaj tego. I jak faktycznie cię intuje ziomek, ale słuchaj. Jak ci ziomek faktycznie intuje i cię po prostu rundownuje, na przykład, to on ci zwraca 16 punktów. Czy tam 8. Per game, no per game. To jest pojebane. Nie tylko to jest, no to dobra, w dupie na cały team, ważne, że mi zwracają. 6k views, prawie 3k lajków, ja mam pokazane, że 20 tysięcy viewsów jest w tym panelu, bo to tam wolniej idzie, nie? No i co? Ja serio mówiłem w tym filmie, ja chciałem zrobić coś takiego, żeby móc usiąść jakoś z niej, tak, kurwa, jest się dumny, nie? Zrobiłem coś dużego, no i mam tak. No udało się, ja zadowolony z tego filmu. Wzruszył mnie, więc jakby wywołał emocje, więc a to było to, czego oczekiwałem, prawda? Tak, dziękuję wszystkim, którzy byli na premierze, ja w niedzielę mam stream urodzinowy. Z okazji 24 urodzin jest giveaway o wartości 24 tysięcy. Różnych rzeczy, będą różne atrakcje, więc kto ma iść, ten pójdzie. Dziękuję jeszcze raz za obecność, to było dla mnie ważne. Dziękuję, że miło, że wam się podobało. Jak wam się podobało, no to wiadomo, można wejść, zostawić lajka, nie wiem, puścić, żeby leciał w tle czy coś, żeby tak by się watchem nabijał, żeby YouTube to proponował. No i nie wiem, wszystkiego dobrego w nowym roku, pewnie już się zobaczymy i wesołych świąt, I guess. To dla mnie duża, duża dawka emocji w ogóle, nie? Bardzo emocjonalny dla mnie jest ten film. Znowu się upłakałem, ale takie ze wzruszenia, bo to jest kurwa masa pozytywnych emocji.